To jest drugi dzień Kongresu 590. Trwają debaty, dyskusje panelowe. Trwać one będą do końca dnia. Jednym z tematów, o których rozmawia się tutaj dzisiaj w czasie drugiego dnia, jest rynek lotniczy. To, co pandemia oznaczała dla tej branży i jak w naszym kraju lotnictwo będzie się w najbliższym czasie rozwijać. O tym porozmawiam już teraz z Państwem i moim gościem. Stanisław Wojtera, prezes zarządu przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze, jest ze mną. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak już rozmawialiśmy tutaj z poprzednimi moimi gośćmi o tym, że wydawało się wtedy, jeszcze rok, półtora roku temu, że pandemia to właściwie jest koniec świata dla branży. No, może koniec świata nie, ale na pewno jest to największy kryzys tej branży od początku jej powstania. Bo nie można było się na ten kryzys przygotować, na to, co się stało właściwie. Nie, tego się rzeczywiście nikt nie spodziewał i, no i chyba nie dało, tak jak pani mówi, nie dało się chyba na to przygotować. Natomiast no, z każdego dołka jest wyjście i na szczęście myślę, że możemy powiedzieć, że już widzimy, już nawet nie światełko, ale to światło w tunelu i wychodzimy na prostą. O tym za chwilę, o tym powrocie do normalności. A jak udało się portom lotniczym w naszym kraju przetrwać? Czy są jakieś dobre strony tego, co się wydarzyło? Gdybym miał szukać, znaczy, oczywiście generalnie to było straszne, no tak jak powiedziałem i to chciałem zaznaczyć, natomiast z każdego kryzysu warto wyciągnąć pewne pozytywy i myślę, że takie zostało wyciągnięte. Znaczy, na pewno zmusiło to do wyjścia poza pewną strefę komfortu i pewną rutynę, która w tej branży była, jak w każdym działaniu, prawda? Znaczy, my musieliśmy zacząć myśleć niesztampowo, musieliśmy rozwiązywać problemy, z którymi się wcześniej nie spotykaliśmy. Musieliśmy się bardziej zaangażować, spojrzeć na pewne nasze działania od innej strony. No w ogóle to przykucie uwagi do kwestii sanitarnych w tak dużym stopniu, no to była pewna nowość. Więc są pewne pozytywy i zrewidowanie pewnych właśnie procedur, to na pewno pomoże. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no zastosowanie pewnych technologii nowych, które na przykład są bezstykowe, które pozwalają w dystansie przechodzić albo być poddanym kontroli i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które pewnie zostaną z nami, są jakąś tam pozytywną konsekwencją. No wszyscy się troszeczkę oczywiście przestawiliśmy na zdalne porozumiewanie, na inną organizację pracy, ale to już nie tylko branża lotnicza, ale każda właściwie branża biznesowa. A co nam mówią liczby, jeśli chodzi o te ostatnie miesiące? Polacy wrócili na lotniska? No ostatnie miesiące rzeczywiście są powiewem lekkiego optymizmu. Na lotnisku Chopina, największym lotnisku w Polsce, którym mam przyjemność współzarządzać, te 3 miesiące wakacyjne, czyli lipiec, sierpień i wrzesień, mamy po milionie pasażerów, ponad milionie pasażerów w każdym z tych miesięcy. I to jest optymistyczne i to jest efekt w dużym stopniu no, chęci Polaków do podróżowania na wakacje, te loty czarterowe tutaj budują ten ruch. Natomiast jeśli patrzymy na cały rok, to niestety już tak optymistycznie nie będzie i będziemy mieć zapewne około 6,5 miliona pasażerów obsłużonych w całym roku. Porównując do roku 2019, było ponad 19 milionów, więc no, zwłaszcza, to jest że ta pandemia mniej jeszcze się niż nie skończyła. Nie skończyła się, a zima nie wiadomo, jak będzie wyglądać, prawda? Tak. I natomiast no, mamy już te 5,5 miliona obsłużonych. Pewnie do końca roku jeszcze milion nam dojdzie, bo w naszej branży też jest naturalna sezonowość. Wakacje zawsze są tym szczytem, potem jest trochę obniżenia tego ruchu, więc to jest w pewnym sensie naturalne dla branży, no ale COVID pogłębia te dołki, prawda, więc tutaj należy się spodziewać, że będzie pewnie jesień i zima trochę smutniejsza. Ten powrót do normalności zapewne będzie trwał nie tylko najbliższe miesiące, ale być może nawet rok, dwa lata, jak się prognozuje, zanim nie wróci to wszystko do tego poziomu sprzed pandemii. Ale to też będzie czas takiej walki o pasażera. Jakie rozwiązania, jeśli chodzi o porty lotnicze, by wzmocnić tę konkurencyjność, planujecie w najbliższym czasie wprowadzić? Czy my jesteśmy dość konkurencyjni? Jesteśmy konkurencyjni cenowo, to po pierwsze. No, mamy
dobre położenie, więc geograficzne i mamy przede wszystkim bardzo mobilny naród. Polacy chcą jeździć i chcą podróżować, więc jeśli tylko ten mają... Ten potencjał do rozwoju jest tak, duży z tego, co potencjał wiemy. Jest, potencjał jest bardzo duży. Stąd zresztą pomysł, idea wybudowania centralnego portu komunikacyjnego, bo chociaż jestem absolutnym fanem i patriotą lotniska Chopina i mam olbrzymi sentyment, no to obiektywnie rzecz biorąc, biznesowo patrząc, nie jesteśmy w stanie tam zrealizować tych aspiracji, tych ambicji i tych możliwości, również ekonomicznych, biznesowych, które drzemią w potencjale. No, jeśli branża lotnicza w Polsce zajmowała naste miejsce, a potencjał ekonomiczny Polski w Europie jest na poziomie 6-7 miejsca, to pokazuje tą różnicę, którą jeszcze możemy, że tak powiem, nadgonić. I do tego potrzebny nam jest duży, nowoczesny, zlokalizowany w korzystnym dla prowadzenia tego rodzaju biznesu miejscu port lotniczy. Chopin jest w mieście, jest ograniczony autostradą, urbanizacją, środowiskiem, tysiącem różnych przeszkód. Ale warszawiacy rzeczywiście pewnie, tak jak pan mówi, nie będą szczęśliwi, jak będą musieli dalej dojeżdżać na lotnisko. CPK ma zapewnić im szybki dojazd, więc jeśli będą musieli jechać 15 minut z dworca centralnego koleją do CPK, to dojadą tam nawet chyba szybciej niż Żwirki Wigury w godzinach szczytu na Okęcie. Centralny port komunikacyjny, co oznacza dla portów innych poza Okęciem, poza Warszawą? Jak zmieni się ich rola wtedy? Pewnie się troszeczkę zmieni charakter połączeń lotniczych. Bardziej porty regionalne będą obsługiwały ten ruch tak zwany point to point, czyli do konkretnych miast, lotnisk w Europie, w Polsce i w Europie. Na pewno dużo większa rola czarterów, czyli obsługujących rynek ten regionalny właśnie. Tu Katowice wiodą prym. Tak, Katowice już dziś pokazują, że kilkadziesiąt procent ruchu, który tam jest, to jest ruch czarterowy. Jest to takie lotnisko wyspecjalizowane w tym ruchu, ale proszę pamiętać, że te porty mają swój naprawdę bogaty rynek i z potencjałem i ludzkim, i ekonomicznym i ludzie będą chcieli z nich korzystać. Bo CPK będzie bardziej portem hubowym, czyli będzie portem przesiadkowym, tranzytowym, również dla pasażerów spoza Polski, którzy będą lecieli poza Polskę. Więc to nie tylko dla Polaków, ale także dla pasażerów z zagranicy, ale oczywiście też dla Polaków, którzy będą chcieli się udać do Stanów Zjednoczonych, do Azji, do innych dalekich destynacji. A ruch między miastami w Polsce? Tu pewnie kolej przejmie tę wiodącą rolę. Myślę, że tak, że to jest, że tutaj przyszłością jest kolej i na pewno te dystanse do 300-400 kilometrów kolej jest w stanie pokonać szybciej, sprawniej, dowożąc do bliżej celu, prawda, niż samolot. I to będzie taka naturalna specjalizacja. To nic z tym złego. To tylko jest optymalne wykorzystanie różnych środków transportu, które ludzkość wymyśliła. Niska emisja CO2 to wydaje się taki jeden z najmodniejszych, najważniejszych, jeśli chodzi o agendę Europy, ale właściwie też i świata, temat w debacie. Temat też istotny dla całej branży, bo tu też chodzi o to, by zmniejszyć emisję CO2. Nawet jesteśmy wszyscy namawiani do tego, by latanie stało się mniej modne właśnie w trosce o ochronę środowiska. Jak pan na to patrzy i co to może oznaczać w najbliższych latach dla branży w Polsce? Znaczy, trzeba gdzieś to zbalansować i zrównoważyć, bo po jednej stronie jest oczywiście ekologia i ochrona środowiska i to jest brane pod uwagę, bo branża, tutaj głównie przewoźnicy, bo to, że tak powiem, na nich spoczywa największy ciężar, no ale coraz nowocześniejsze samoloty, które mają coraz niższą emisję, są coraz bardziej ekologiczne i oszczędne, więc to idzie w tym kierunku, prawda? Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że branża lotnicza to jest 100-kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, to są miliardy złotych wypracowanego produktu krajowego, to jest, każdy 1000 pasażerów to jest prawie jedna osoba, 0,9 dokładnie, miejsca pracy, którą wytwarza i no to są też konkretne korzyści. Więc trzeba gdzieś zbalansować koszt, który niesie za sobą chęć ochrony środowiska, natomiast powiem znowu,
CPK zlokalizowane poza miastem będzie bardziej ekologiczne niż Okęcie, które jest w centrum miasta. To jest też coś, co trzeba mieć na względzie. Już nie mówiąc, bo tu są i względy hałasowe, i względy wywołane w ogóle ruchem nie tylko lotniczym, ale też kołowym, prawda? No bo do lotniska się dojeżdża, więc i stoi w korkach, i tak dalej, więc to jest, i tutaj pomysł na centralny port komunikacyjny to jest również pomysł na to, żeby globalnie te kwestie środowiskowe poprawić, bo kolej, która też jest częścią, jest ważnym komponentem CPK, to jest też pójście w kierunku ekologii. Centralny port komunikacyjny dopiero jednak za kilka lat, tymczasem trzeba będzie innym wyzwaniom właśnie sprostać, o których rozmawialiśmy, a za tę rozmowę bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanisław Wojtera, prezes zarządu przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze, był Państwa i moim gościem. Pozostajemy w temacie lotnictwa, już za chwilę kolejni goście. Zachęcam do pozostania z nami.